Dzień dobry. Gotowany ryż, ryż biały, brązowy, a także inny ryż może zawierać spory bakterii, które wytrzymują temperaturę gotowania. Spory, czyli przetrwalniki. Najczęściej dotyczy to bakterii Bacillus cereus, czyli laseczki woskowej. Temperatura gotowania zabija samą bakterię. Niestety nie zabija przetrwalników, które ta bakteria wytwarza. I w pewnych warunkach, gdy ten ryż ugotowany jest źle przechowywany, to znaczy pozostawiony na przykład w temperaturze pokojowej, gdzieś na blacie kuchennym, gdzieś na talerzu, te zarodniki kiełkują i przekształcają się w formy wegetatywne Bacillus cereus, która wytwarza enterotoksynę. Wytwarza enterotoksynę ciepłostałą, to znaczy odporną na gotowanie. Jest to toksyna, która powoduje wymioty. Bardzo silne odruchy wymiotne, które zdarzają się po około 5-6 godzinach od spożycia takiego ryżu zawierającego toksynę. Nie jest to zatem zakażenie bakteryjne, tylko tak zwana intoksykacja i zwykle nie wymaga większego leczenia, dlatego że te objawy samoistnie mijają. Natomiast u osób starszych, u osób z chorobami układu krążenia, u kobiet w ciąży czy u małych dzieci, nawet takie wymioty intensywne, ale krótkotrwałe mogą prowadzić do odwodnienia i wystąpienia powikłań. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ta toksyna, jak powiedziałem, jest ciepłostabilna. To znaczy ona może wytrzymać nawet temperaturę 120 stopni Celsjusza przez kilka godzin. Więc ponowne zagotowanie takiego ryżu, który już dłużej stał w temperaturze pokojowej, nie ma żadnego wpływu na tę toksynę i tutaj na pewno jej nie zniszczy. Natomiast, czyli co należy robić? Należy przede wszystkim ryż, każdy ryż, po ugotowaniu i ostudzeniu od razu spożywać. Jeżeli nie możemy tego zrobić od razu, taki ryż należy schować do lodówki. W temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza te zarodniki się nie rozwijają i nie produkują tej toksyny. I następnego dnia, jak wyciągniemy taki ryż z lodówki, odgrzejemy, to od razu go zjadamy, już drugi raz do lodówki nie kładziemy ani nie zostawiamy przez dłuższy czas, przez kilka godzin w temperaturze pokojowej, gdyż tak jak powiedziałem, mogą się wtedy rozwijać te zarodniki bakterii Bacillus cereus, która właśnie upodobała sobie ryż. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę, że te zarodniki, nawet jeżeli one wytrzymują, same zarodniki wytrzymują gotowanie, po spożyciu ryżu u niektórych osób, u większości nie, ale u niektórych osób, zwłaszcza z zaburzeniami odporności, czyli na przykład z pierwotnymi niedoborami odporności u osób chorych na AIDS, bądź na przykład, które mają jakieś choroby, inne choroby, przewlekłe choroby jelit, czy na przykład niedawno przebyły antybiotykoterapię i mają zmieniony biotom jelitowy, mikrobiotę, mogą te zarodniki kiełkować również w jelitach i wtedy dochodzi już nie do intoksykacji, tylko zakażenia bakteryjnego jelit, objawiającego się nie wymiotami, ale biegunką. Zwykle leczenie również nie jest potrzebne i te objawy samoistnie mijają, ale tak jak powiedziałem, u kobiet w ciąży, osób starszych z chorobami układu krążenia i małych dzieci mogą być w pewnych przypadkach niebezpieczne. Czyli tak jak powiedziałem, gotujemy ryż po ostudzeniu, od razu go spożywamy, jeżeli nie, chowamy do lodówki, nie zostawiamy w temperaturze pokojowej, przy odgrzewaniu, po odgrzaniu, po wyciągnięciu z lodówki od razu spożywamy i nie przechowujemy tego ryżu najlepiej na następny, na drugi dzień, tak będzie bezpieczniej. Wszelkie potrawy typu sushi gdzieś w kuchniach chińskich, które serwują ryż, są potencjalnie ryzykowne, gdyż tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób ten ryż był przygotowany, czy nie jest odgrzewany. Wierzcie mi, że zatrucia ryżem zdarzają się wcale nie tak rzadko. Osoby, które zjadły sushi, najczęściej myślą, że zaszkodziła im ta surowa ryba, a tak naprawdę właśnie ten, wydawałoby się, niewinny ryż. Bacillus cereus, bakteria, która wytwarza cytotoksyny, enterotoksynę, chemotoksynę, może powodować biegunki, a sama toksyna może powodować wymioty. Mechanizm nie jest do końca poznany. Wiadomo, że ta toksyna wymiotna jest peptydem, jest związkiem o charakterze peptydowym. Natomiast same toksyny, które powodują biegunkę, mają powinowactwo do receptorów DRA,
serotoniny 5-HT3, które nasilają perystaltykę jelit, ale także sugeruje się, postuluje się tutaj również wpływ na nerw błędny, pobudzenie układu przywspółczulnego i również tutaj wystąpienie objawów ze strony przewodu pokarmowego, bardzo zresztą nieprzyjemnych. Kiedyś, gdy byłem dzieckiem, zapytałem się mojej mamy: mamo, czy ty w ogóle nic nie jesz? I skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Odżywiam się normalnie, tak jak każdy człowiek. Oj, mamo, ty mnie lepiej nie kłam. Sam słyszałem, jak tato wczoraj mówił w rozmowie z kolegą, że ty od ślubu nie połykasz. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was.